15 października, w piątek, o godzinie 23.35 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, profesorem Tadeuszem Zielińskim, prowadzi Andrzej, Tadeusz i Jost. Dobry wieczór. Witam Państwa w środku nocy. Mówię dzień dobry tym, którzy będą oglądali nas jutro w sobotę. I jednocześnie zapowiadam, że skończymy te nocne markowania, że już od przyszłego tygodnia spotykać się będziemy na żywo w sobotę o godzinie 15. Z kim spotkamy się w przyszłym tygodniu, zachowajmy to w tajemnicy do końca programu. A dzisiaj w studio witam pana profesora Tadeusza Zielińskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan profesor Tadeusz Zieliński, rocznik 26, krakowianin spod to znaku musi być powiedziane. Bliźniąt. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, profesor prawa pracy, prawa związkowego, specjalista od ubezpieczeń społecznych, doradca Solidarności w roku 80., współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, członek Komitetu Helsińskiego w czasach, jak to nazwać, stanu wojennego, solidarnościowy uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a od lutego 1992 Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich, którego nazywa się czasem ombudsmanem, jeśli dobrze to wymawiam. Panie profesorze, co to znaczy? Tak, więc jest to urzędnik, który czuwa nad przestrzeganiem praw i wolności obywatelskich. Ja dopatruję się nawet pierwowzoru tej instytucji w dawnym Trybunie Ludowym w starożytnym Rzymie, a sama nazwa ombudsman pochodzi ze skandynawskiego. Tam zrodziła się ta instytucja i na tej właśnie instytucji szwedzkiego ombudsmana w szczególności wzorowana jest instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich. 20 79 11, 20 57 53, telefony są włączone, możecie Państwo dzwonić z pytaniami konkretnymi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan profesor prosił jednak, żeby nie załatwiać tutaj spraw, które są w urzędzie, których oczywiście nie będzie miał w tej chwili w swojej kartotece, raczej chodzi o kwestie ogólniejsze, acz konkretne. Ale konkretnie. Panie profesorze, rzecznik reprezentuje kogoś przed kimś, można powiedzieć, przed kimś rzeczy na moją rzecz. Przed kim pan rzeczy? Przede wszystkim przed urzędami. Bronię obywateli przed biurokracją, przed krzywdzeniem ich przez urzędy administracji publicznej. Także przed sądami. Nie występuję przed sądami wprawdzie, ale mogę od każdego prawomocnego orzeczenia. To jest adresatem pańskich skarg? Sejm, Senat, Sąd, Trybunał Konstytucyjny? Wszystkie możliwe władze. No są trzy rodzaje władz: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Ja właściwie mogę do każdej z tych władz się zwrócić. W szczególności mogę wystąpić do Sejmu, czy także do Senatu, mówiąc ogólnie do parlamentu, z sugestią podjęcia jakiejś inicjatywy ustawodawczej. A pan sam... Tak samo do rządu oczywiście, do poszczególnych ministrów. A pan sam, to znaczy Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym fragmencie tego monteskiuszowskiego trójpodziału? Ja jestem w gruncie rzeczy poza tym podziałem, dlatego że jestem organem kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem prawa. Bardzo istotne powiedział pan poza tym podziałem. Zapytam w związku z tym, czy ten trójpodział monteskiuszowski w ogóle pasuje do współczesnej cywilizacji? Pasuje najbardziej. My wróciliśmy do tego podziału. Była w minionym okresie przyjęta koncepcja jedności władzy państwowej, ale już po roku 89 utrwalił się na nowo ten monteskiuszowski podział. To znaczy władza ustawodawcza jest oddzielona od wykonawczej, a wykonawcza także od sądowniczej. Jest niezależność tych władz. A obok jest ten Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem prawa. No i ten Rzecznik Praw Obywatelskich, jakimi sankcjami dysponuje? Złożył pan skargę, wszyscy pana, mówiąc brzydko, olali. I co dalej? Jak się nie ośmieszy? No więc ja żądam wyjaśnień w każdej sprawie i muszę powiedzieć, że te moje wystąpienia do ministrów odnoszą częstokroć skutek. Zwracam uwagę na nieprawidłowości, na sprzeczność ustaw, na przykład z konstytucją albo aktów niższego rzędu, rozporządzeń ministerialnych. A jeśli nie odniosą? Jeśli pan jest przekonany o słuszności swojej skargi i nikt na to nie zwraca uwagi, do kogo się może pan zwrócić? No mogę, i to jest chyba najbardziej skuteczny mój środek, mogę zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. To jest niesłychanie ważne moje wystąpienie. Mogę zaskarżyć każdą ustawę, która jest niezgodna z konstytucją właśnie w Trybunale, a także mogę do Trybunału Konstytucyjnego zwrócić się z wnioskiem
o stwierdzenie niezgodności aktu niższego rzędu rozporządzenia ministerialnego. Jest pan drugim rzecznikiem praw obywatelskich w naszym kraju. Ten urząd stworzyła pani profesor Ewa Łętowska. Czy czuje się pan kontynuatorem jej dzieła, czy urząd za pańskiej kadencji się przeistoczył? No, nie wiem, czy pani profesor Łętowska byłaby zadowolona. No, muszę powiedzieć, że jestem kontynuatorem. Przynajmniej za takiego się uważam. Naturalnie, że są pewne różnice z konieczności. Trzeba było wprowadzić nawet pewne modyfikacje w stylu działania. Ale pewne różnice występują. No, chyba najistotniejsza polega na tym, że profesor Łętowska bardziej stała twardo na gruncie prawa, które zostało ustanowione i to prawo nie wpływała na proces tworzenia prawa. Nie wpływała. Bardzo ważne pytanie w tym momencie. Natomiast ja częstokroć zwracam uwagę na konieczność zmiany przepisów. O to właśnie chciałem zapytać. Wielu naszych rozmówców pytałem, czy jesteśmy już państwem prawnym. Czy państwo prawne to jest takie państwo, właśnie państwo prawa stanowionego, w którym w związku z tym nie można robić nic, co prawem nie jest przepisane, czy też odwrotnie, czy jednak można robić wszystko, co prawem nie jest zabronione? No więc oczywiście, że najistotniejsze dla państwa prawnego jest to, że obywatel powinien działać, że organy władzy i administracji państwowej powinny działać na podstawie prawa. A obywatel nie może być krępowany żadnymi zakazami i nakazami, które nie są konieczne, prawda? W państwie, w którym istnieje wolność, ale ta wolność nie może być nieograniczona, nie może ona stanowić jakiejś przeszkody dla wykonywania tych wolnościowych uprawnień przez innych obywateli. Tutaj to prawo oczywiście obywatela może krępować. Ale poza tą sferą zakazów i nakazów, obywatel ma pełną wolność działania. Czy w dzisiejszym świecie można zachowywać klasyczne reguły prawa rzymskiego? Czy któreś z tych zasad, takie jak, nie wiem, prawo niedziałającego wstecz, czy niestosowanie odpowiedzialności zbiorowej, może jeszcze jakieś inne obowiązują? No, oczywiście uważam, że w chwili obecnej, w obecnym ustroju jak najbardziej musimy posługiwać się tymi tradycyjnymi wzorami kultury prawnej, do których należą choćby te zasady, jak ustawa nie działa wstecz, lex retro non agit, vigilantibus jura sunt scripta, ignorancia juris nocet, nie może nikt się tłumaczyć nieznajomością prawa. Vigilantibus jura sunt scripta, to znaczy, że... O Boże, nie może się nikt tłumaczyć nieznajomością prawa, tak jest. Od razu pytanie, czy nasze prawo jest spójne, czy jest taka możliwość, żeby ktokolwiek znał wsteczne przepisy wykonawcze do postępowych najnowszych ustaw i w związku z tym nie został wielokroć oskarżony? No, muszę przyznać, że rzeczywiście ze znajomością prawa nie jest najlepiej, ustawy nie są najlepsze. Jest ich bardzo dużo, można powiedzieć, jest nadmiar tych ustaw, w związku z tym obywatele rzeczywiście czują się zagubieni. No, są instytucje, które służą tej popularyzacji prawa i ja muszę powiedzieć, że mój urząd w znacznym stopniu przyczynia się także do objaśniania przepisów, które budzą wątpliwości. Ja składam wnioski także i do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie, o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Sądy przecież działają, jest wykładnia prawa, popularyzuje się w gazetach, w prasie, radiu, telewizji. To, co my robimy, to też jest popularyzacja prawa, więc ja myślę, że to prawo obywatelowi się przybliża. Powiada pan sobie, że stroni pan od polityki. Pytanie, czy realizując zgodność ustawową, to znaczy respektując wszystkie sprzeczne ustawy, można dokonywać jakiejkolwiek transformacji systemu. Słowem, czy można uprawiać działalność polityczną prawnie, czy zawsze tkwi w niej jakaś domieszka rewolucyjnej anarchii? No, muszę powiedzieć, że ja bardzo staram się, wręcz alergiczny jestem, bardzo staram się o to, aby nie mieszać się w politykę i mi się wydaje, że to się mi absolutnie udaje, chociaż niektóre moje działania traktowane są jako działania natury politycznej. Ale na czym to polega? Dlaczego ja jestem apolityczny? Otóż pomijam już to, że nie należę do żadnej partii, ale przede wszystkim nie kieruję się w swojej działalności dyrektywami żadnej partii, ani nawet linią polityczną, ani programami określonych partii. Muszę zapytać, na stanowisko ombudsmana został pan jednak powołany z polecenia, rekomendacji Unii Demokratycznej, Klubu Parlamentarnego Unii. Czy chce pan przez to powiedzieć, że nie czuje się pan bliski ideowo Unii Demokratycznej? A to na swój wewnętrzny użytek, ale w mojej pracy w urzędzie absolutnie nie daję temu wyrazu. Działam obiektywnie na podstawie przepisów prawa. Jeżeli Unia Demokratyczna pobłądzi, to jej też przyłożę. Tak, ale czy nie jest jednak lepiej, żebyśmy o wysokim urzędniku państwowym wiedzieli, jakich jest orientacji
orientacji politycznej i wybierali go na taki stanowisko. Nie dowiecie się państwo tego nigdy. Ja nie powiem, jakiej jestem orientacji politycznej. Oczywiście, że mnie się zarzuca dość często, że ja jestem lewicowy. A czyni się mi ten zarzut dlatego, ponieważ ja bardzo skrupulatnie przestrzegam ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która w artykule pierwszym mówi, że rzecznik musi stać na straży praw i wolności obywatelskich i także musi przestrzegać, aby była realizowana zasada sprawiedliwości społecznej. I to już jest lewicowość, prawda? Ale to jest legalistyczna postawa, jak najbardziej. Czy ombudsman reprezentuje jedynie prawa obywateli wobec instytucji, czy także zważa na relacje wyższego stopnia, to znaczy na przykład na relacje między instytucją a instytucją, na przykład między instytucją samorządową, a rządową, wojewódzką? Jeżeli stosunki między tymi instytucjami mają wpływ na wolności prawa lub wolności obywatelskie, to oczywiście także. Mamy pierwsze pytanie. Pierwszy telewidz się dodzwonił. Bardzo proszę. Panie profesorze, mam pytanie. Dlaczego pan nie występuje, mimo że pan może, przed sądami? Pan powiedział o tym przed chwilą. I druga rzecz. Wiele orzeczeń, na przykład ostatnio Trybunału Stanu w sprawie bezrobocia, dzięki panu uznano, że jest niezgodne z konstytucją, uznanie, że zasiłek pobierany przez robotnego zależy od dochodów współmałżonka. Orzeczenie zostało to, Trybunał uznał, że to jest rzeczywiście niezgodne z konstytucją i sprawa w dalszym ciągu jest, że powiem, leży, ponieważ no, musi zatwierdzić to Sejm. Czy pan nie uważa, że powinno być tak jak w normalnych europejskich krajach, że orzeczenia Trybunału Stanu powinny być już decydujące i Sejm już nie powinien się w to wtrącać? Dziękuję. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Otóż nie mogę występować przed sądami, dlatego że sądy są niezawisłe. Nie mogę wkraczać w kompetencje właśnie tych trzech władz, prawda? Nie mogę wyręczyć Sejmu, Senatu, nie mogę wyręczyć sądów ani organów administracji. Mogę tylko czuwać nad tym, aby tam się coś nie zadziało, aby tam nie było bezprawia, prawda? Więc ja nie mogę stanąć po stronie jednego obywatela przeciwko drugiemu w sądzie, prawda? Natomiast mogę pomóc obywatelowi, jeżeli on niesłusznie przegrał, prawda? To mogę wnieść rewizję nadzwyczajną, ale to robię bardzo rzadko. Natomiast na drugie pytanie odpowiem oczywiście twierdząco. Tu sprostowanie, to nie Trybunał Stanu, tylko Trybunał Konstytucyjny. Rzeczywiście uważam absolutnie, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powinny mieć moc ostateczną. Mamy istotnie w tej chwili taką sytuację paradoksalną wręcz, że od półtora roku orzeczenie Trybunału z 11 lutego 1992 roku dotyczące ustawy o rewaloryzacji rent i emerytur nie zostało zrealizowane. Tu, sytuacja wydaje mi się dramatyczna, dlatego że ta ustawa ma przestać obowiązywać 31 grudnia, dnia, nie został uchylony przepis, który został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, przedłużający moc tej ustawy. Nie wiem, co będzie, badam w tej chwili tę sprawę, ale ja się z panem zgadzam. Absolutnie orzeczenie powinno mieć moc ostateczną. Dużo jest takich orzeczeń, które leżą. I ta sprawa, o której mówił nasz słuchacz, telewidz i wiele innych, o cłach także, no, mógłbym wymienić całą litanię spraw. No to jest ta kwestia sankcji. Którą... Jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna, dlatego że orzeczenia, niektóre orzeczenia stwierdziły niezgodność z konstytucją ustaw i ten stan niezgodności z konstytucją utrzymuje się mimo stwierdzenia przez Trybunał. W dalszym ciągu nie ma zmiany tych ustaw. Jest Rozumiem. To absolutnie nienormalna, patologiczna sytuacja w państwie prawa. Panie profesorze, z okazji sporu, który wystąpił na terenie Lasek, to była ta sprawa osób chorych na wirusa, pan stwierdził w którymś z wywiadów, że władze samorządowe ogólnie są bardziej uległe na rozmaitego typu manipulacji. Właściwie zdeprecjonował pan w pewnym sensie samorząd. Czy podtrzymuje pan dzisiaj swoje twierdzenie, czy może pan powiedzieć, iż władza samorządowa jest dalsza od realizacji praw obywatelskich, od wojewódzkiej czy rządowej? No, ja chciałbym tu powiedzieć konkretnie. Chciałbym znać konkret. Ale proszę państwa, muszę powiedzieć, że ja jestem absolutnie zwolennikiem tej struktury samorządowej. W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach trochę podróżowałem po kraju i stwierdziłem, że te samorządy świetnie sobie radzą, nawet z bardzo trudnymi problemami, więc jestem absolutnie po stronie samorządów. I uważam, że wprowadzenie tej reformy samorządowej dzięki zresztą inicjatywie ustawodawczej Senatu, w skład którego wchodziłem swego czasu, rzeczywiście doszło tutaj do demokratyzacji ustroju samorządowego. Pytanie, czy nie ma tu pewnej sprzeczności? Otóż w ustawie samorządowej jest bardzo ważne stwierdzenie o prawie społeczności do ustanowienia prawa lokalnego. Z drugiej strony działalność Rzecznika Praw Obywatelskich opiera się na pojęciu powszechnych praw człowieka, obywatela i pewnej chęci skodyfikacji kodyfikowania naszych praw, nawet może w sferze całej Europy. Czy ta tendencja z jednej strony do dzielenia Europy na
jednostki mniejsze od krajów, na landy, a może nawet na gminy i grupy, które chcą realizować swoje prawa i na przykład ogłosić, że w naszej gminie nie będzie miejsca dla brudasów, prawda? A z drugiej strony tendencja do powszechnego uwolnienia każdego człowieka w każdym miejscu nie są w jakiś sposób ze sobą sprzeczne. Ja tej sprzeczności nie widzę. Uważam, że władze lokalne powinny rządzić się prawem samorządowym z jednym wszelako zastrzeżeniem, że te przepisy lokalne nie mogą być, przepisy miejscowe, czy jak je chcemy nazwać, prawa miejscowego, nie mogą być sprzeczne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, prawda, ustawowymi. Zresztą muszę powiedzieć, że miałem pewne kłopoty z tym prawem lokalnym, kiedy się okazało, że przepisy prawa lokalnego były przeciwne obywatelom, to znaczy naruszały jego uprawnienia wynikające z ustawy. I wtedy były moje wystąpienia. Także są takie przypadki, kiedy to prawo lokalne musi być przeze mnie zakwestionowane. Tak się nawet zdarza, ale co do zasady uważam, że tak być musi. Prawda? Jest prawo ogólnie obowiązujące i prawo to właśnie miejscowe, lokalne. No i jest jeszcze to prawo, które jest nad nami, to prawo moralne. Otóż w konflikcie prawa i moralności powiada pan, że nieuznawanie wielkości moralnej jest, wielości moralnej jest rodzajem totalitaryzmu. Moje pytanie, czy jednak pan jakiś swój porządek moralny jednoznaczny posiada i czy może się pan do niego odwołać, czy też jest pan całkowicie indyferentny i można i tak, bo i tak zbiorowości. No, oczywiście, że nie jestem indyferentny. Myślę, że każdy prawnik, który jest głęboko wykształcony, prawda, to oczywiście, że musi mieć jakiś system moralny, ja go oczywiście mam. Twierdzę tylko, że normy moralne nie mogą być przedkładane ponad normami prawnymi. W tym znaczeniu, że nie można powiedzieć, ze względu na prawo moralne ustawa nie obowiązuje. Ja uważam, że do norm moralnych trzeba się odwoływać przede wszystkim przy tworzeniu prawa. Chodzi o to, ażeby prawo było zgodne z powszechnie uznanymi normami moralnymi i także sędzia w swojej działalności musi odwoływać się także do norm moralnych. To jest bardzo ważne. Kolejny telewidz. Dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać pana profesora o następujący problem. W 1989 roku banki polskie, jednostronnie zrywając umowy, wprowadziły kwartalną kapitalizację odsetek. Zarówno dla wkładców, jak i dla kredytobiorców. W obecnym roku, 93, Bank PKO na przykład również jednostronnie od tej umowy odstąpił. Chciałem zapytać, jak się ma do tego równość podmiotów wobec umowy prawa cywilnego, według pana profesora? Sprawa znalazła się nawet w Sądzie Najwyższym, bo zapytałem o to i ma być odpowiedź na moje pytanie prawne, bo ja zakwestionowałem tę praktykę, ale w niedługim czasie będzie informacja o stanowisku Sądu Najwyższego w tej sprawie. Panie profesorze, rzecznik bada niezgodności ustaw, ale przyjmuje także skargi obywateli. Czy można się do pana zgłaszać z każdą skargą? Inaczej mówiąc, czy przyjmie pan ludzi, którzy powinni się zgłosić, nie wiem, na przykład do kolegium odwoławczego przy sejmikach samorządowych, czy do sądów administracyjnych? Czy z pominięciem tej struktury można zgłaszać się z prośbami? Bardzo dbam o to i także moi współpracownicy, aby obywateli nie zwracali się do mojego urzędu w sprawach, które powinni załatwić we właściwych władzach, więc jeżeli sprawa jest w urzędzie, jeżeli w sądzie, no to obywatel nie może domagać się ode mnie, żebym mu pomógł, bo ja nie jestem w stanie. To określmy może w takim razie, jaka jest właściwość skarg indywidualnych, z którymi można zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. No więc jeżeli obywatel wyczerpał drogę przed sądem, jeżeli wyczerpał drogę przed władzą administracyjną i zwraca się do mnie, no to ja wtedy badam sprawę i występuję do właściwej władzy z zapytaniem, dlaczego sprawa tak została załatwiona. No mogę mu poradzić, prawda, jeżeli on się pyta w toku procesu, gdzie on ma iść dalej ze swoją sprawą, to także mu radzę, prawda? Aczkolwiek porad w sensu, w ścisłym tego znaczeniu nie udzielamy, w tym znaczeniu, jak to czynią adwokaci, bo musimy znać sprawę. Czasem przychodzi obywatel i mówi, że on ma spór z sąsiadem. No to ja mówię, audiatur ed altera pars, tylko sędzia może zrobić, trzeba wysłuchać drugą stronę. Czyli to do sądu, proszę pana, do sądu, nie do nas. A teraz konkretnie, oprotestował pan w swoim czasie kodeks etyki lekarskiej, mówiąc, że takiego kuriozum jeszcze nie było. Czy ten protest przyniósł jakiś konkretny efekt? No, muszę sprostować, że ja nie powiedziałem, że takiego kuriozum jeszcze nie było, bo ja nie używam takich ostrych sformułowań. Może mi się czasem słowo kuriozum padło na pewno. Padło, no może się zdarzyło.
Otóż oczywiście, że moje działania w tym zakresie przyniosły pożądany skutek, bo Trybunał Konstytucyjny na mój wniosek stwierdził, że lekarz, który działa zgodnie z przepisami ustawy, a naruszy postanowienia kodeksu etyki lekarskiej, nie może odpowiadać. Czy udało się rozwiązać jakoś polubownie sprawę nauczania religii w szkole? Prowadził pan na ten temat negocjacje z ministrem Flisowskim? Niestety, podejmowałem kilkakrotnie próby załatwienia tej sprawy polubownie, ale one okazały się jednak bezowocne. Panie profesorze, ostatnio w Warszawie doszło do incydentu, który może pan zna. Otóż zaczęto wyłączać, a raczej nie włączać ogrzewania obywatelom, którzy wprawdzie zapłacili za czynsz, ale gminy mają wobec specu długi. Czy można tutaj mówić o naruszeniu wolności osobistej, o naruszeniu i o zastosowaniu odpowiedzialności zbiorowej? Tak, tak. Mówi się, że to jest zastosowanie niedopuszczalnej zasady w państwie prawnym, zasady odpowiedzialności zbiorowej, ale dzisiaj nie chciałbym o tym mówić, jakie będzie moje stanowisko, bo akurat w dniu dzisiejszym podpisywałem wystąpienie odpowiednie i w niedługim czasie, po kilku dniach, prasa doniesie, jakie stanowisko jest rzecznika w tej sprawie. Zająłem się bardzo gorliwie tą sprawą, bo to jest sprawa niesłychanie poważna. Nie tylko zresztą w Warszawie, bo ja z innych miast dostaję tak samo podobne sygnały. Więc ja myślę, że prasa w poniedziałek, wtorek doniesie. A może byśmy się dowiedzieli czegoś wcześniej? No oczywiście kwestionuję, prawda, takie działania, prawda, drastyczne wobec obywateli, ale problem jest trochę skomplikowany, ponieważ różni są dostawcy, prawda, tej energii i tu działania muszą być różne. Są różni obywatele, jedni płacą, drudzy nie płacą, prawda. Rozumiem. Więc w każdym razie obywatelom, którzy płacą, nie można zamykać prądu, tylko jak to zrobić, prawda, jeżeli równocześnie to jest prąd, który płynie do mieszkania tego, który nie płaci. Oczywiście. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dobry wieczór. Mam pytanie do pana rzecznika. Chodzi o ustawę o systemie oświaty. Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu przekazano szereg uprawnień i jednostek do gmin. Chodzi mi o szkolnictwo artystyczne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organem nadzorującym i prowadzącym szkolnictwo artystyczne jest minister kultury i sztuki. Jest to zapisane jednoznacznie. W chwili obecnej przekazywane są uprawnienia do nadzorowania szkolnictwa także artystycznego, z tym, że nie minister kultury przekazuje szkoły artystyczne, tylko przekazują wojewodowie, którzy takich uprawnień zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie posiadają. Interesuje mnie w związku z tym, czy prawo zostało tutaj złamane, czy nie. Nie znam, bo nie miałem takiego listu do tej pory, ale muszę powiedzieć, że sprawą przekazania w ogólności szkół gminą interesuje się i tu żywię pewne obawy, że z dniem 1 stycznia może nastąpić do bardzo poważnego zakłócenia w szkolnictwie, a także w wypłatach dla nauczycieli, bo ja myślę, że sprawa przekazania tych szkół gminą nie jest odpowiednio przygotowana. To w wielu przypadkach to stwierdziłem. Natomiast sprawą, o której mówi pan Telewiz, to oczywiście się zainteresuje. Jakie są ostatnie wystąpienia pana rzecznika? Była sprawa niezawisłości sędziowskiej. Czy rzeczywiście zostało tutaj w sposób bardzo drastyczny naruszone? Tak, no nie użyję określenia, że nowela jest kuriozalna, bo się od tego jakoś odżegnywałem już przed chwilą, ale rzeczywiście uważam, że nastąpiło bardzo poważne naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej i stąd też zdecydowałem się skierować. Na czym polega to naruszenie? No przede wszystkim jest tutaj jak gdyby taka permanentna lustracja sędziów wszystkich od początku rozpoczęcia jego kariery sędziowskiej. Sędzia ma być kontrolowany, czy nie naruszył, nie sprzeniewierzył się zasadzie niezawisłości. Nikt nawet dobrze nie wie, na czym to może polegać. Więc sędziowie są po prostu niepewni, czy będą pozostawali na tych stanowiskach, czy nie, czy im się nie zarzuci, że oni dopuścili się naruszenia. Padło słowo lustracja. Słowo lustracja brzmi negatywnie, pejoratywnie, ale jest pytanie, czy wszyscy są sobie równi? Inaczej mówiąc, czy człowiek, który pełni funkcję publiczną, nie musi się przed społeczeństwem rozliczać w sposób inny i udostępniać danych, które człowiek prywatny, na przykład na temat swojego stanu majątkowego, udostępniać nie musi. Tak, więc ja muszę powiedzieć, no przede wszystkim sprostuję, że w tym przypadku nie chodzi o lustrację w ścisłym tego znaczeniu. To ja w przenośni mówiłem, że tutaj sędziowie mają takiej lustracji podlegać, że mają być kontrolowani, prawda, czy ich orzeczenia nie świadczą o naruszeniu zasady niezawisłości sędziowskiej, bo taki zarzut tam może być postawiony takiemu sędziemu. Natomiast jeżeli chodzi o lustrację, to ja, proszę państwa, stoję zdecydowanie na stanowisku, że
absolutnie parlament, Sejm, Senat może podjąć taką decyzję o lustracji. Może i w stosunku do obywateli z minionego okresu, którzy zajmowali określone stanowiska. Tylko z całą stanowczością protestuję przeciwko wprowadzeniu takich reguł lustracji, które ograniczają prawo do obrony, które naruszają prawa człowieka. I przeciwko temu protestuję. A decyzja polityczna to parlament. Proszę Państwa, trzeba tę lustrację przeprowadzić, jeżeli ona ma być już, to musi być przeprowadzana lege artis, zgodnie z konstytucją. Nasz czas powoli dobiega końca, wpłynęło trochę listów. Jarosław Kret. Pan Jan Kopczyk zadaje takie pytanie, znaczy najpierw stwierdzenie. Przestępstwo, jakiekolwiek by ono nie było, jest zazwyczaj czynem wymierzonym przeciw społeczeństwu. Czy stwierdzenie o znikomej bądź małej szkodliwości społecznej przestępstwa jest słuszne? A właściwie to kiedy jest słuszne? I drugie pytanie, czy aby w ostatnich czasach nie jest zbyt nadużywane przez organa ścigania w wyniku ich nieudolności? Tak, rzeczywiście przyjmuje się, że czyn, który jest w znikomym stopniu szkodliwy, nie jest przestępstwem i wtedy ścigania nie ma. No są takie sytuacje, kiedy można powiedzieć, jest kradzież, ale w gruncie rzeczy trudno ścigać obywatela za coś, co w naszym przekonaniu nie jest rzeczywiście szkodliwe społecznie. Ja sobie przypominam jeszcze z czasów moich studenckich takie pytanie na egzaminie. Mianowicie klient zostawił w restauracji napiwek dla klienta, dla kelnera. Wyszedł, odszedł od stolika, zanim kelner przyszedł, sąsiad ze stolika zabrał ten napiwek niewielki temu kelnerowi. Co to jest? Kradzież? No, egzaminator powiedział, że to jest świństwo. Proszę Państwa, kolejny telewizor się dodzwonił. Proszę, oddaję mu głos. Dobry wieczór. No i coś się nie dodzwonił. Halo. Może się jeszcze raz uda, przepraszamy. Coś jeszcze chciałem zapytać. Co się panu, halo, panie profesorze, jeszcze najbardziej udało? Co koniecznie musi pan zrobić? O co obawia się pan, że się panu nie uda do końca? No użyję tego słowa niezbyt eleganckiego. Jest niedosyt. Ciągle mi jest nie dość tych moich inicjatyw. Ciągle mi się wydaje, że to jeszcze trzeba by coś więcej zrobić, że powinienem być bardziej skuteczny. Chociaż wydaje mi się, że... A co było najbardziej skuteczne? No mimo wszystko ja myślę, że chyba jednak te dwie głośne sprawy. No mimo wszystko to znaczy? Nauczanie religii w szkołach publicznych... To się jakoś nie udało, tak? Przeciwnie, udało się. Udało. Dużo się udało, bo minister musiał jednak pewne rzeczy zmienić, a była to wielka sprawa. No myślę tak, że udało mi się doprowadzić do uchwały Sądu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności lekarza. I mamy telefon. Halo. Dobry wieczór, panie profesorze. Pytanie odnośnie konkordatu. W dzisiejszej prasie przeczytałem, że według tego wszystkiego to trzeba by było dostosować konstytucję naszego państwa do konkordatu. Jakie jest stanowcze stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, ponieważ jest to sprawa raczej dotycząca nie tylko rzymskokatolików, ale innych wyznawców, więc sprawa dosyć poważna. Czy mógłby pan profesor zająć stanowisko stanowcze? Dziękuję. Dobranoc. Tak, no konkretnie, prawda, powinienem zająć konkretnie stanowisko. I szybko, tak, bo czas już tak, no muszę Państwu powiedzieć, że ja się na ten temat już wypowiadałem. Uważałem, że treść tego konkordatu absolutnie musi odpowiadać wymaganiom prawidłowej także legislacji, bo na podstawie postanowień konkordatu trzeba będzie dokonać pewnych zmian w naszym ustawodawstwie i mam pewne wątpliwości, czy kolejność jest tutaj dobra. Jeżeli się ratyfikuje konkordat, no to tym samym trzeba będzie zmienić przynajmniej artykuł 82 bodaj konstytucji. I tutaj ta kolejność budzi zastrzeżenia. No ale ja wstępnie nie mogę powiedzieć stanowczo, tak jak sobie to telewiz życzy, bo ja się wypowiadam stanowczo w formie wystąpień. Na takiego wystąpienia jeszcze nie ma. Może będzie, a może i nie będzie. Na razie sprawą musi zająć się parlament. I ja nie chcę wkraczać w kompetencje parlamentu, ani tego parlamentu pouczać. Co ma zrobić? Dziękuję. Czekam. Profesorowi, dziękuję Jarku, dziękuję Państwu, którzyście do nas dzwonili. Dużośmy się dowiedzieli o Rzeczniku Praw Obywatelskich i o panu profesorze Tadeuszu Zielińskim. A za tydzień, a dokładnie za tydzień i jeden dzień, w sobotę o 3 po południu, naszym gościem będzie pan dr Jerzy Prokopiuk, specjalista od astrologii i czarów. Z nim jednak w dzień będziemy starali się rozmawiać konkretnie o kabale, o wróżbach, a może i o końcu świata. A więc do zobaczenia za tydzień w sobotę o godzinie 3 po południu w A Teraz Konkretnie. Dobranoc Państwu. Dobranoc.